28 kwietnia bieżącego roku teren budowy bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli odwiedził Janusz Piechociński, wicepremier, minister gospodarki. Na terenie elektrowni Stalowa Wola, Tauron Wytwarzanie, powstaje nowoczesna jednostka gazowo-parowa o mocy 450 MW mocy elektrycznej. Blok będzie pracował w wysokosprawnej kogeneracji, obok energii elektrycznej będzie wytwarzał ciepło w postaci gorącej wody na potrzeby komunalne i pary technologicznej dla pobliskich zakładów przemysłowych. Zarządzać nim będzie spółka celowa Elektrociepłownia Stalowa Wola, w której PGNiG, Termika i Tauron Wytwarzanie posiadają po 50% udziałów. Inwestycja, na którą nakłady wyniosą 1,13 miliarda złotych, finansowana jest w formule Project Finance. Blok zostanie oddany do eksploatacji w 2015 roku. Projekt znajduje się w zaawansowanej fazie realizacji. Trwają końcowe prace budowlane w zakresie głównych budynków, m.in. elektrycznego, maszynowni turbiny gazowej i turbiny parowej oraz kotła odzyskowego. Powstaje stacja przygotowania gazu i zatoka ujęciowa. Przygotowano miejsce zabudowy transformatorów. Trwa montaż konstrukcji kotła odzyskowego. Podstawowe urządzenia znajdują się już na placu budowy lub są w trakcie transportu. Cieszę się, że kolejny raz na placu tej budowy możemy mówić o tym, jak ważne jest bezpieczeństwo energetyczne. Przypomnę, że każde bezpieczeństwo kosztuje, ale brak bezpieczeństwa kosztuje jeszcze więcej. Dzisiaj kwestia energii staje się kluczowa z punktu widzenia suwerenności, konkurencyjności, bezpieczeństwa gospodarki, a także podnoszenia aktywności i aktywizacji całych środowisk i przyciągania kapitału. Nie tylko tego zagranicznego, ale tego kapitału polskiego, aby on wszedł w fazę inwestowania. Otóż z całą satysfakcją chcę powiedzieć, że Podkarpacie swoją pracowitością w tych trudnych czasach wyzwań, a przypomnę, że dla Lubelszczyzny i Podkarpacia rynek ukraiński jest drugim, trzecim rynkiem eksportowym. Przypomnę, że w tych 12 ponad tysiącach firm, które eksportują na Ukrainę, jest też znaczna część eksporterów średnich, małych firm, ale też i dużych firm kapitału polskiego właśnie z państwa regionu. Dzisiaj wobec tej niepewności jest więc potrzebna jak nigdy dotąd wspólnota działań, racjonalność, obliczalność polityki, dobra współpraca ze środowiskiem samorządowym. No i powtarzanie w konkretnym działaniu, że naprawdę razem możemy więcej. To, co najważniejsze, to umacniamy swoją pozycję jako kraju przemysłowego. Nie tylko chroniąc dotychczasowy potencjał, ale także go, tak jak tu w Stalowej Woli, modernizując, modyfikując, wprowadzając najnowsze technologie, rozbudowując potencjał. I przypomnę, że mamy 22% udziału przemysłu w naszym PKB, a naszym celem, a moim szczególnie osobistym, jest to, żeby w momencie wejścia do mega strefy ze Stanami Zjednoczonymi, żeby było to minimum 25%. Dlatego też cieszę się, że i pytałem o to i panią wojewodę, i pana posła prezesa Jana Burego, mamy istotne ożywienie także w decyzjach inwestycyjnych nie tylko kapitału państwowego, nie tylko kapitału inwestycji w postaci inwestycji zagranicznych, bezpośrednich, zielonych pól, ale także widać wyraźnie, że polska przedsiębiorczość z wielką energią zamierza inwestować. Ale co mnie szczególnie cieszy, mamy świadomość, jak ważne są inwestycje takie jak w Stalowej Woli, wysokiej, bardzo efektywnej kogeneracji, łączenia źródeł wytwarzania ciepła z produkcją energii elektrycznej, bo przy nieporównywalnie niższym koszcie, także budowy tego typu instalacji, uzyskujemy największą efektywność. Cieszę się więc, że w tym roku z opóźnieniem, bo Ministerstwo Gospodarki chciało już półtora roku temu podjąć tę decyzję o wspomaganiu dla kogeneracji, mamy tą perspektywę stabilnych działań w tym obszarze do roku 2018, ale zapowiadam tutaj w Stalowej Woli, że decyzje po to, żeby polski biznes, także Termika, mogła podjąć, są potrzebne bardzo szybko, dlatego że dzisiaj biznes, szczególnie w inwestycjach długoterminowych, takich jak energetyczne, musi mieć bardzo czytelne warunki, pewne także wyliczania i kosztów, i przyszłych uzysków. Dlaczego Stalowa Wola jest tak ważna? No po pierwsze, mamy tu tradycję Centralnego Okręgu Przemysłowego i pokazuje, że w dużo trudniejszej rzeczywistości II Rzeczpospolitej potrafiliśmy realizować rzeczy wielkie. Dzisiaj nam tej odwagi
przełamywaniu trudności, konsekwentności, umiejętności działania, budowania nowej generacji polskiego przemysłu i polskiej gospodarki jeszcze bardziej trzeba niż za czasów Eugeniusza Kwiatkowskiego, bo wyzwania są wcale nie mniejsze niż wtedy, kiedy były w latach 30. One wiążą się z pogłębiającym się procesem globalizacji i tego, że w dalszym ciągu przemysł z Europy ucieka. Inwestycja jest wspólną inicjatywą partnerów, która znajduje potwierdzenie w ich strategiach. Tauron dąży do odbudowy mocy wytwórczych, dywersyfikacji portfela i zwiększenia udziału energii ze źródeł własnych. Powstający blok o mocy 450 MW mocy elektrycznej, największy i najnowocześniejszy w Polsce, jest jednym z kluczowych projektów zapisanych w strategii korporacyjnej Taurona i będzie pierwszą jednostką gazową w grupie. PGNiG Termika pozyskuje nowego, dużego odbiorcę gazu oraz rozwija działalność w sektorze elektroenergetycznym. Wspólne przedsięwzięcie zainicjowane zostało podpisaniem 20 listopada 2008 roku przez Tauron Polska Energia i PGNiG listu intencyjnego, w którym wyrażono wolę współpracy. Następnie zawarto porozumienie z 7 grudnia 2009 roku określające ramy projektu. W kolejnym kroku wynegocjowana została umowa realizacyjna, którą 7 maja 2010 roku podpisały cztery strony. To jest Tauron, Elektrownia Stalowa Wola Tauron Wytwarzanie, PGNiG i PGNiG Energia. Umowa określiła sposób współpracy. W marcu 2011 roku spółki podpisały pakiet umów przesądzających o realizacji przedsięwzięcia, umowę o funkcjonowaniu elektrowni Stalowa Wola, umowę sprzedaży energii elektrycznej, umowę na dostawy paliwa gazowego. W grudniu 2012 roku wmurowano kamień węgielny, co symbolicznie rozpoczęło fizyczną realizację inwestycji. Nowa jednostka będzie spełniała wymagania przepisów krajowych i Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska, jak również wymagania, zasady i normy, jakie określa najlepsza dostępna technika BAT Best Available Techniques. Blok będzie spełniał następujące parametry ekologiczne: niska emisja dwutlenku węgla, znikoma emisja tlenków siarki, niska emisja tlenków azotu, brak emisji pyłu. Spółka jest drugim co do wielkości producentem energii elektrycznej w Polsce. Posiada 4671 MW mocy elektrycznej zainstalowanej oraz 1 496 010 MW mocy cieplnej i wytwarza energię w sześciu oddziałach.